U ludzi na diecie japońskiej wszystkie produkty o zawartości węglowodanów w stosunku do białka wyższej niż w zbożu, czy ostatecznie w ziemniakach są mało przydatne, bezwartościowe lub szkodliwe. Podobnie produkty o niskiej koncentracji składników odżywczych, takie jak jarzyny, pomidory czy ogórki, kalafiory. Człowiek, żywiąc się tylko jarzynami, musiałby ich zjadać 15-25 kg na dobę. Mogą być używane w niewielkich ilościach ze względów smakowych. Nieprzypadkowo jabłko zostało przedstawione jako symbol tych rodzajów żywności, które spożywane przez człowieka spowodowały jego degenerację i zamianę życia rajskiego w nędzną wegetację. W jabłkach na 1 kg białka przypada ponad 40 kg cukru. Białko z jabłek jest niskiej jakości, a występuje głównie w pestkach, raczej nie zjadanych przez ludzi. Jabłka i inne owoce nie nadają się nawet na paszę dla bydła czy innych zwierząt trawożernych. Jak zatem mogą nadawać się dla człowieka? Wiadomo, że charakter i obyczaje kształtowane są przez to, czym odżywiamy. Bo losy narodów zależne są od ich charakteru i obyczajów, a charakter i obyczaje narodów zależne są od sposobu odżywiania się. Od narodowych potraw, od soków czerpanych z ziemi. Vanini. Z tej samej ziemi można czerpać różne soki. Można produkować trawę dla krów, zboże na pasze, mak, słonecznik, orzechy, rzepak. Można też buraki cukrowe, jabłka, jarzyny, pomidory, ogórki czy trawę dla bydła rzeźnego. Ale skutki takiego postępowania będą diametralnie różne. Najwyższy już czas, by przy określaniu kierunków produkcji roślinnej i zwierzęcej zacząć kierować się wiedzą, a nie jak dotąd przypadkiem i gorszą od przypadku wiedzą fałszywą. W załączonych tabelach każdy może znaleźć liczne przykłady na to, jak energia i praca ludzka, czyli też energia, nie tylko jest bezużytecznie tracona, ale przyczynia się w efekcie do obniżania wartości biologicznej ludzi, do powstawania wielu niepotrzebnych chorób i wszystkich innych nieszczęść trapiących rodzaj ludzki. Każdy może też liczyć, że ziemia, na której żyjemy, potrafi wyżywić się w sposób najlepszy, nawet większą niż obecnie ilość ludzi. Naród, który potrafi okazać się na tyle rozsądny, by pierwszy zaczął kierować się w tej ziemi, najważniejszej dla ludzkości, sprawie rozsądkiem, może uzyskać liczne i dodatkowe korzyści. Mógłby to być nasz naród, ale szanse są niewielkie. Czy to, że wiedza o czynnikach decydujących o życiu jednostek i narodów powstała na naszej polskiej ziemi bodaj zrównoważony, bardzo niską wartość biologiczną ludzi w Polsce i pozwoli przynajmniej na równy start w stosunku do mądrzejszych i bogatszych narodów. Czas pokaże. Jest szansa. Jest szansa, by już nigdy nie mówiono, że Polak przed szkodą i po szkodzie głupi. Czy naród potrafi z tej szansy skorzystać? Czas pokaże. Diety bogato-tłuszczowe. W różnych rejonach żyją grupy ludzi spożywające znacznie więcej tłuszczów zwierzęcych, a mało węglowodanów. Przy małej zawartości węglowodanów w diecie szkody w organizmie powstające przy ich zamianie na tłuszcz czy cholesterol nie są duże. Większość chorych na miażdżycę i otyłość dobrze znosi dietę bogatą w tłuszcze nasycone, a ubogą w węglowodany. U otyłych dieta bogato-tłuszczowa powoduje najszybszy spadek wagi. Nie może ona powodować otyłości, chorób serca i naczyń. Wśród pasterskiego plemienia Masajów znaleziono bardzo wysoką sprawność fizyczną, bardzo niski poziom cholesterolu w granicach 100-120, brak miażdżycy, chorób serca, otyłości i chorób stawów. U pracowników rolnych w okolicach górskich w Bułgarii stwierdzono znacznie mniejszą ilość chorych na nadciśnienie i miażdżycę. Pracownicy rolni w okolicach górskich, czyli po prostu pasterze. Hunzowie, plemię w Indiach, nie chorują na choroby zakaźne, raka, reumatyzm, próchnicę zębów, choroby przewodu pokarmowego, miażdżyce. Do późnej starości zachowują sprawność fizyczną, bardzo często żyją ponad 100 lat. Hunzowie żyją w górach, zajmują się hodowlą kóz, przy czym przed kilku laty na jedną hundzę przypadało 16 kóz. Gdy przypomnimy sobie, że to właśnie koza wykarmiła Zeusa, że koza wykarmiła Herkulesa, że koza pomogła Mahatmie, wielkiemu duchem Gandhiemu, wymyślić mądry sposób na wypędzenie Anglików z Indii. Anglicy pozwalali, by Gandhi do więzienia zabierał swą kozę, której mlekiem się głównie żywił, a w torbie nosił ze sobą orzechy. Że Remusa i Romulusa wykarmiła wilczyca, a naszych siłaczy Waligurę i Wyrwidęba wykarmiła jednego wilczyca, a drugiego niedźwiedzica. To z większą uwagą musimy spoglądać na przekazywane w legendach ślady zapomnianej wiedzy.
Tłuszcze zapobiegają powstaniu kamicy wątrobowej. Uczucie głodu i zmęczenia występuje znacznie wcześniej u ludzi na diecie bogato węglowodanowej niż u ludzi na diecie bogato tłuszczowej. U chorych ze zwężeniem przełyku uzyskiwano bardzo dobre rezultaty lecznicze, stosując dietę o zawartości 300 g tłuszczu na dobę. U chorych na chorobę wrzodową leczonych tłuszczową dietą Sipiego, opartą głównie na słodkiej śmietanie, stwierdzono przy kilkuletnim stosowaniu diety znacznie rzadsze występowanie miażdżycy, choroby wieńcowej, niski poziom cholesterolu i ustępowanie zmian miażdżycowych. Nasycone kwasy tłuszczowe o długich łańcuchach powodują całkowity zanik tkanki tłuszczowej u szczurów. U szczurów na diecie tłuszczowej odtłuszczenie jelit było o 38% mniejsze w stosunku do szczurów na diecie hodowlanej i o 44% mniejsze w stosunku do szczurów na diecie lotniczej.